narratorem historii naszego regionu, a w szczególności regionu Górnych Łużyc. Jest wiceprezesem właśnie Towarzystwa Historycznego Górnych Łużyc, no i kasztelanem na Zamku Czocha. Także jeśli Państwo tam zagoszczą, Państwo starsi i Państwo młodsi, będą Państwo mieli szczęście Pana spotkać. Kiedy Zamek Czocha jest czynny, od której do której? Kochani, do zwiedzania indywidualnego 24 godziny na dobę. Wystawy związane z tymi mapami, tutaj leżącymi na ścianach i w kolejnym pomieszczeniu, związane są z ciekawą historią Zamku Czocha. Otóż trzy wieki historii zamku. Trzy wieki historii zamku na mapach, ale nie tylko zamku, ale również regionu. Młodzież, dorośli, jak przyjeżdżają na zamek, pierwsze pytanie, które ich nurtuje, które sobie próbują na sobie odpowiedzieć, nawet w internecie, i to jest niestety błędną drogą, to jest skąd, kiedy, co i jak związane z zamkiem. Czyli kto go wybudował, kiedy i skąd ta nazwa. I dlaczego ta nazwa. I tutaj te mapy dają odpowiedź. Przy uważnej analizie tych map możecie zrozumieć, jak ta nazwa się zmieniała przez wieki. Nawet nie przez wieki. Czasami na mapach niektórych, szczególnie dotyczy to map niemieckich, w ciągu 10-20 lat nazwa zamku mogła się zmieniać dwu- czy trzykrotnie. Nie wiadomo z jakiego powodu. Ona raz Czocha przeszła przez TZS, raz przez TS, jeszcze inny dodawane za Czocha końcówka jakby zdublowana, czyli powtórzona, czy to błąd w składzie, czy jakaś inna sytuacja, trudno to powiedzieć. Ale daje to już odpowiedź nie tylko na nazwę zamku, ale w jakiej on aranżacji był budowany. Musimy zrozumieć, że zamek powstał znacznie wcześniej, czyli ten kontekst historyczny, a Zalew Leśniański powstaje dopiero w 1905 roku, czyli teraz musimy sobie 20 metrów zalewu obniżyć i wtedy robi nam się faktycznie góra. Oczywiście wtedy również złapiemy ten kontekst. Jak przewodnik mówi, że zamek powstaje na górze granicowo-gnejsowej, aby chronić Łużyce, dzisiaj Górne Łużyce, bo wtedy jeszcze nie było tego podziału, przed Śląskiem, to wy pewnie myślicie, odnosząc to szczególnie, zwracam się do młodzieży, myślicie, no ale jak, no ja, Łużyce, Śląsk, wrogie, jakie one wrogie, jak tutaj widzimy, przecież jesteśmy razem w jednym państwie. No otóż nie, otóż tak nie było zawsze. I o tym trzeba pamiętać. I niestety, i tutaj prawa strona teraz moja, czyli młodzież, niestety ma z tym czasami problem. Skąd się ten problem bierze? Być może z tego, że jeszcze w swojej podróży po historii nie doszliście do tych etapów i powiem wam ze smutkiem, niestety nie dojdziecie jej w szkołach. Będziecie musieli zdążyć ją sami, jeśli byście chcieli. A więc ta wystawa map. Wystawa map to są trzy wieki. Jest ich 30 przeszło map na Zamku Czocha. Tu chyba trochę mniej przynieśli, prawda? Ale jest to jedyna taka wystawa, mogę tak się pokusić, to takie powiedzenie, jedyna taka wystawa na Dolnym Śląsku. Zebranych w jednym miejscu map konkretnego terenu i troszeczkę bardziej rozszerzonego w jednym miejscu. W jednym miejscu. Jeśli ktoś z Was był na Zamku Czocha niedawno, to mógł zobaczyć, że staramy się odtwarzać te portrety, może nie te oryginalne, ale ona już zaczyna pełnić tą rolę. Zaczyna pełnić tą rolę, którą widzimy na zdjęciach. Bo my chcemy wrócić do korzeni. Nie do korzeni niemieckich, a do korzeni historycznych. I drodzy Państwo, i młodzieży, ta łączność to jest jakby przekazanie Wam podprogowo tego, czego dzisiaj nie możemy jeszcze powiedzieć oficjalnie. Czego nie możemy powiedzieć oficjalnie? Co działo się naprawdę w zamku od 1945 roku do 1996.
A naprawdę, naprawdę jest to niesamowicie ciekawa historia. Niesamowicie. I przypuszczam, że czy w gronie młodzieży, czy w gronie starszych, na pewno ktoś się znajdzie, kto powie, no faktycznie, za mną ma to do przykładu.